Siemaneczko, ziomeczki, jeśli jesteście nowi lub nowe, dajcie suba i łapę w górę. Słuchajcie, ja nie mam pojęcia, co ja tutaj robię, nie mam pojęcia na film, także przepraszam, bo film w ogóle nie ma sensu i jest on bardzo głupi i no i nie wiem, nawet nie wiem, co ja w nim będę robiła. Zacznę od tego, że robiłam ten taki opening tej wielkiej torby. Ale to dowiecie się już w odcinku, albo który wleciał, albo który wleci jutro. Nie mam już pojęcia. Ja dodaję odcinki, robię na zapas i dodaję pierwszy, lepszy. Dobra, biorę tutaj teraz ten. Nie chcę, żebyście za bardzo widzieli, bo nie wiem, jak będzie z tym odcinkiem, dlatego nie chcę, żebyście za bardzo widzieli, ale też za bardzo nie wiecie, od czego i do czego to jest. Znaczy, pewnie już wiecie, ale... Znaczy, ja nie wiem. Dobra, nie wiem. Mówiłam. Film głupiutki. Bats bang. Dobra. Chowam te rzeczy bardzo szybko. Nie ma czasu. Nie mam czasu na ryby, bo lubię bawić się. Okej, okay. Wszystko schowane, aż mnie cała ręka zabolała. Naprawdę nie wiem, co ja tutaj robię. Sekundeczka. Chwilka. Dobra, dzisiaj będę dawała, nie wiem, jakąś tiktokerkę. Przepraszam, jeśli obrażam tym sposobem ludzi, ale... To jest po prostu w celach takich humorystycznych, także na spokojnie, nie miejcie problemu. Okej. Okay. Dzisiaj sobie, kochani, słuchajcie, zrobię jakiś story time. Wiem co, to jest właśnie stworzone na celach takich humorystycznych, żeby było to śmieszne i nie mam celu na celu nikogo obrazić, bo po prostu to robię, o tak. Słuchajcie, dzisiaj wam opowiem moje story time, które wydarzyło się naprawdę całkiem niedawno. Przyszła pewna pani, no i ja myślałam, że ona przyszła ogólnie na paznokcie, bo ja robię paznokcie. Ja byłam naprawdę przekonana święcie, że ona naprawdę przyszła na te paznokcie. No bo po co przychodzi baba do salonu kosmetycznego, gdzie się robi paznokcie, jak po prostu na paznokcie, nie? No i ja byłam taka, że co ona ode mnie chce, bo powiedziała, ja zapytałam się, jakie paznokcie dla pani by sobie pani życzyła, a ona mi takie, ja nie chcę paznokci, tylko ja chciałam z panią bardzo poważnie porozmawiać. No i ja już byłam taka, że po co ma jakaś starsza pani ze mną do pogadania. No i ona mi powiedziała, że no jej syn chciałby mieć bardzo dziewczynę. No i ja powiedziałam, że ale co mnie to tyczy? Ja mam męża i w ogóle nie interesują mnie jej sprawy rodziny. No bo jakby ja mam już męża i nie interesują mnie jej sprawy rodziny. Także nie wiem, po co mi to wszystko mówiła, bo po prostu zmarnowałam sobie przez nią czas. I ona powiedziała, że ja idealnie bym się nadała. I ja takie, że co? Jakby ja powiedziałam jej, że ja mam męża i chłopaka. Także co ona ode mnie chce, ta baba, nie? I ona mi powiedziała takie, kiedyś los odwróci się do ciebie i zobaczysz, że to ty będziesz chciała być z moim synem, a jeszcze nie będziesz wiedziała, kto to i a on będzie bardzo sławny, bo ma YouTube. Jakby ja jej powiedziałam, ale nie interesuje mnie, czy on jest sławny, czy on nie jest sławny, bo nie interesuje mnie pieniądze, tylko interesuje mnie miłość. No i ona mi powiedziała, ale on bardzo umie być czuły i miłosny. I ja powiedziałam, ale proszę panią, ja nigdy nie będę z pani synem, no bo jakby, no nie będę nigdy z jej synem. Zresztą, słuchajcie. I powiedziała mi, że nie będę nigdy z jej synem, bo mam męża na razie.
I na razie chciałabym być z nim, a i nie wybieram się do jej syna. No i ona była taka, że ale jak to? No przecież czy pani nie lubi mojego syna? I ja powiedziałam, że ja go nawet pewnie nie znam. No i ona mi go przeprowadziła. No ja się tak przyjrzałam, no i powiedziałam, no niestety, ale nie znam, tak jak już tutaj mówiłam wszystko. No i ja jej i ona mi powiedziała, że to jest jej syn i ona by bardzo chciała, żebym ja no z nim była, ale ja jej powiedziałam, że nie ma takiej nawet najmniejszej opcji, bo on był tak brzydki, że naprawdę. I ja jej powiedziałam, że nie ma nawet takiej opcji, żebym ja była z jej synem. I ona była taka trochę na mnie chyba zła, ale nie wiem. I pokazała mi taką minę, taką jakby była taka, że okej, XD, no jakby nie interesuje mnie to, co ty chcesz, interesuje mnie szczęście mojego syna. I ja jej powiedziałam, że no przykro mi, proszę panią, ale no nigdy w życiu nie będę z pani synem. No i ona mi takie odparła, no ale jak to? I ja jej na to odpowiedziałam, no tak to, przecież powiedziałam, że nie podoba mi się pani syn. A ona powiedziała, ale on jest piękny, bo każda dziewczyna chciałaby z nim być. A ja powiedziałam, no to jak każda dziewczyna chciałaby z nim być, to dlaczego nadal nie ma pani, baby? I ona powiedziała, że on się w pani zakochał. Ja byłam takie, no cóż, no miłość nie wybiera. I ona mi powiedziała, że jeśli będę z nim, to da mi dużą kwotę. Jak już jej powiedziała, tak jak już mówiłam, pieniądze nie grały dla mnie roli, ale ona powiedziała, że on będzie bardzo dla mnie czuły. No i ja tak w sumie chwila zawahania, bo przy okazji był z tego hajs, a jeśli by naprawdę mnie kochał, no to może by coś z tego było. Hajs, miłość, coś by z tego może było. No, ale jednak nadal trzymałam się swojego zdania i mówiłam jej, że nie ma nawet najmniejszej opcji, żebym ja była z jej synem. Nie chciałam i tak jak powiedziałam, to no, powiedziałam jej po prostu, nigdy w życiu nie będę z pani synem. Nie dość, że mi się nie podoba, to no jakby nie, nigdy w życiu. No i ona mi powiedziała takie, kiedyś to los do ciebie się odwróci i to ty będziesz chciała pomocy od mojego syna, a on jest bardzo przystojny i ogólnie, ale jeśli byście go sami zobaczyli, to on naprawdę, on miał tak długie włosy, on miał aż poza pupę, jak dziewczyna, naprawdę, on miał prawie do tyłka włosy, miał takie długie włosy. No i ja powiedziałam, że no właśnie mi to nie odpowiada. Że nie jest to normalne u chłopaka, że chłopak ma no takie włosy. I ona i jeszcze jak mi później dowaliła, że ale on jest cudowny i jeszcze słuchaj, on jeszcze nie ma w ogóle włosów na pod pachami i w ogóle pod i na nogach, no to ja już byłam taka, o, to tym bardziej. No rozumiem. Nie rozumiem natomiast, dlaczego długie włosy jej nie przeszkadzały, a pod pachami i pod i na rękach jej przeszkadzały i na nogach. No bo to jakby nic naturalne u faceta, że on ma włosy, natomiast naturalne nie jest to, co ona w tamtym momencie naprawdę do mnie mówiła. No bo słuchajcie kochani, no chyba nie chcielibyście być z facetem, który ma taką matkę i jeszcze który ma naprawdę długie włosy. No i ja jej powiedziałam, że nie ma nawet takiej najmniejszej opcji nigdy w życiu i tak jak powiedziałam, to tak zrobiłam, nigdy z nim nie byłam i nigdy nawet chyba nie zamierzam z nim być. Nie wiem, nie widziałam go do tej pory. Jego matka mnie ośmieszyła na mediach takich społecznościowych, powiedziała, że ta dziewczyna jest naprawdę bardzo taką, no nie jest za dobra, bo podobno no wiecie, no bzdury na komarze. Podobno jej syn, że jej syn miał dziewczynę i ja go, ja próbowałam go podrywać, żeby ze mną był, bo był piękny i w ogóle. I powiedziała to na swoich mediach społecznościowych. Nie ukrywam, bo bardzo dużo miała obserwujących i ogólnie miała dużo właśnie takich obserwatorów i jak weszłam na jej TikToka, to
to miała prawie 4 miliony, więc 4 miliony ludzi to zobaczyło z Polski, oczywiście na pewno z Polski. Chyba z Anglii ktoś, także pozdrawiam ciebie i o, to nie jest prawda. I ona takie do mnie następnego dnia, no to ja to usunę i powiem, że jesteś naprawdę bardzo dobrą dziewczyną i że co do mnie się naprawdę pomyliłaś, tylko bądź z moim synem. I ona mnie tak przez najbliższe jeszcze 2 tygodnie naprawdę męczyła, żebym była z jej synem. I ja jej mówiłam, że nie ma opcji, bo ja mam kochającego męża i nie zamierzam go zmienić na jakąś próchwę, czyli jego syna. I ona była taka, ale mój syn nie jest stary. W naszych czasach używa się słowo próchwa jako no, brzydki, a w ich czasach używało się stary, niemodny, nieładnie się ubierał. No i tak sobie postanowiła i tak zrobiła. Uznała, że powiedziałam, że jej syn jest stary, z czego ja naprawdę nigdy tak bym nie powiedziała, bo naprawdę był młody i naprawdę był ładny. Dlatego wiem, że mógłby sobie ułożyć życie z inną dziewczyną i byłoby mu naprawdę dużo lepiej niż ze mną. Z racji tego, że byłam od niego... Zapytałam się go, ile on ma lat ogólnie. I on mi odpowiedział, że on ma 15 lat. I jak ja to usłyszałam, to ja byłam taka, o, to tym bardziej, chłopie, nie? Bo ja bym mogła być swoją siostrą. Czy coś takiego? Bo ja, słuchajcie, ja miałam wtedy 28 lat. I ja nie mogłam być z chłopakiem, który ma 15 lat, gdy ja w tym samym wieku, ja miałam aż 28. Także, no, bez przesady i wiem, że ta pani to ogląda teraz, w tym momencie. Także przepraszam, że panią tutaj obraziłam w jakikolwiek sposób, bo to nie jest jakby moim zdaniem oczywiście obraźliwe. Ale każdy ma też inne zdanie i każdy tego zdania będzie pilnował, także bardzo dobrze, niech pani swojego zdania pilnuje. Tylko proszę panią, jak widzi pani, ja mam kochającą rodzinę, z którą nagrywam, kochającego męża, także ja nie zamierzam być i niech mnie pani nie prześladuje w pracy, bo wiem, że pani ogląda moje filmy tutaj, niech pani nie prześladuje mnie w mojej pracy. Bo ja na takie coś nigdy w życiu nie będę odpowiadała. Nie zamierzam i nie zamierzam też być z pani synem, bo po prostu wiem, bardzo atrakcyjny chłopak i jeśli by pani nawet chciała, to ja bym mogła mu znaleźć dziewczynę w tutaj moich obserwujących subskrybentach, a nie, że pani nie będzie naprawdę nachodziła. Może znaleźć sobie lepszą, młodszą przede wszystkim, a nie taką starą babę jak ja. I to, że ja mu się spodobałam, to przykro mi, ale niestety nic z tego, proszę panią, i niech pani mnie nie nachodzi w moim lokalu, bo będę musiała to kiedyś zgłosić na policję. Na razie nie jest to takie dokuczające, więc na razie niech sobie pani przychodzi, ale i tak pani nic nie wskóra, a w ten czas pani chłopak mógłby mieć nawet 5 dziewczyn, jak nie więcej, dlatego że minęło już ze 4 miesiące, 5 miesięcy. Mógłbym znaleźć sobie naprawdę kochającą go dziewczynę, a nie. Jeśli nawet ja bym miała z nim być, no to niestety, ale proszę pani, ja bym go nawet nie kochała, bo przepraszam, ale bardzo mi się on nie spodobał. No i nie będę ukrywała, że przepraszam, że tak panią tutaj wyzywam, ale niech pani zrozumie po prostu. Ja nie mam czasu, żeby zajmować się pani synalkiem.